Jakub, jak tam 10 wspaniałych da radę? Ostatni na polu bitwy zostali. Czemu mamy nie dać rady? No na pewno to był jeden z meczów, które wypadałoby wygrać szybciej po prostu. No, przewaga w czwartym secie, którą mieliśmy, no nie wykorzystać tego, to naprawdę mogło się tylko zemścić na nas. No ale chociaż dobrze, że mamy te dwa punkty, no bo no, powinniśmy to wygrać po prostu wcześniej. No ale jest jak jest, też my się powinniśmy się z tego cieszyć. Drużyna niestety jest dziesiątkowana, także mam nadzieję, że chłopaki do nas szybko wrócą, no i wtedy faktycznie pokażemy ten nasz potencjał, który potrafimy. Za wsparcie, dziękuję za to, że jesteście i chciałbym was zaprosić na kolejny nasz mecz, który odbędzie się w Iławie już 30 stycznia, także bardzo byłoby fajnie was zobaczyć. Dzięki wielkie i pozdrawiam.